aujourd'hui. Vous écoutez sa voix, la musique pas. Pokój wam, bracia, witajcie. Dzisiejsze słowo przychodzi do mnie z bardzo poważnym pytaniem. Czy stałem się dziedzicem życia wiecznego? Czy Bóg objawił Syna Bożego we mnie? Czy mam tą nową formę życia? Bo ta Ewangelia wydarzyła się w moim życiu. Rozpoznaję się z tymi 10 trędowatymi, jak wołam: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I Chrystus ulitował się. Chrystus nie czekał, aż ja przyjdę do Niego. On przyszedł do mnie, bo Chrystus zmierza do Jerozolimy. Często powtarzał: ja muszę być w drodze. Czuję tą wewnętrzną powinność, bo po to przyszedł na świat, żebyśmy my mieli życie. Dlatego powodowany tą powinnością, miłością, troską, wkroczył w moje życie i przyszedł w czasie, kiedy się nie spodziewałem. I byłem razem z ludźmi, których sobie nie wybierałem, i usłyszeliśmy słowo: idźcie, pokażcie się kapłanom. I rzeczywiście wyruszyłem w drogę. I były setki godzin spędzonych na słuchaniu słowa, setki godzin na słuchaniu kateches, setki godzin rytów, skrutiniów, pomocy, której udzielał mi poprzez kapłanów, poprzez ludzi, którzy byli tymi kapłanami, czyli tymi, którzy budowali mosty między mną a Bogiem, między mną a braćmi. I na tej drodze miałem doświadczyć uzdrowienia. Miałem zostać oczyszczony z tego starego sposobu życia. I dzisiaj święty Paweł pokazuje te dwa sposoby życia. I to przychodzi do mnie i pyta się mnie: doświadczyłem tego uzdrowienia, oczyszczenia z tego życia, które się rozkłada, rozpada, z tej chodzącej śmierci? Święty Paweł mówi: niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, szukaliśmy rozkoszy różnych, służyliśmy różnym żądzom, żyjąc w złości, zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. To jest ten stary człowiek, ten trędowaty, którego życie się rozpada. Czy doświadczyłem tego nowego życia, tego uzdrowienia, które polega na czym? Święty Paweł też mówi w tym liście do Tytusa, w tej perykopie, która dzisiaj przychodzi do nas. Przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich, okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu, nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Doświadczyłem tego, tej wszelkiej łagodności w relacji do drugiego człowieka, tej uprzejmości, unikania sporów, nie lżenia, nie obrażania, nie zamykania się. To jest ta pierwsza rzecz, bo to znaczy, że stałem się rzeczywiście dziedzicem życia wiecznego, że dokonało się na tej drodze poprzez te setki godzin tych wszystkich liturgii, kateches, konwencji i czego tam chcesz jeszcze, to obmycie odradzające, odnawiające w Duchu Świętym, które wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, nasz Bóg. Czy ta łaska przychodziła, czy znalazła miejsce i przekształciła mnie, zrodziła mnie na nowo. Ale to jest jeszcze za mało, bo potrzebuję z powrotem wrócić do Chrystusa, żeby okazać Mu wdzięczność. To znaczy, żeby żyć w nowy sposób. Tak jak żyłem dla siebie i widziałem, że moje życie się rozkłada, to teraz to nowe życie, będąc dziedzicem życia wiecznego, sprawia, że ponownie wracam do Chrystusa. Już nie, żeby usłyszeć: idź, idź i na tej drodze doświadczysz uzdrowienia, ale żeby usłyszeć: znowu powstań, tam jest to słowo anastas, zmartwychwstań, i idź. Bo skoro twoja wiara cię uzdrowiła, skoro oparłeś się to o obietnicę i zobaczyłeś, że ona się realizuje, to teraz idź. Bo chcę być wdzięczny Chrystusowi za tą łaskę. Dlatego daję się posyłać. I to idź pierwszy raz zmienia się w to idź.
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ale to słowo dzisiaj też ma inny wymiar, bo Chrystus pyta się, czy nie 10 zostało oczyszczonych, gdzie jest 9? Bo to idź dzisiaj dla mnie znaczy, szukaj swoich braci, którzy się pogubili. Bo oczywiście zawsze istnieje to ogromne niebezpieczeństwo, ta trudność, że spodoba mi się ta droga, że na tej drodze, doświadczając tych wielkich dzieł Boga, rozsmakuję się, zasiądę, jest mi tak wygodnie, że nie chcę wrócić z powrotem do Chrystusa i mówić, Panie, dziękuję Ci, poślij mnie do kogo chcesz, darowałeś mi życie, ja oddaję Ci to życie, zrób z nim co chcesz. To jest to słowo, które przychodzi do mnie dzisiaj i mówi, idź szukaj moich braci, jeżeli jesteś dziedzicem życia wiecznego, jeżeli doświadczyłeś uzdrowienia, jeżeli spowodowany wdzięcznością wróciłeś do mnie, to ja Cię posyłam. Posyłam do tych braci, z którymi razem wyruszyłeś. Tych 9, którzy gdzieś pogubili się przez ten czas, może w czasie tej całej epidemii, w różny sposób. A może to są ci wszyscy, którzy są teraz wśród tych strajkujących, buntujących się. Wiem, że są tam nasze dzieci również. Szukaj moich braci, idź. Jeżeli jesteś wdzięczny, to idź. Obyśmy mogli usłyszeć, będąc dziedzicami życia wiecznego, te słowa dzisiaj, żebyśmy nie zadowalali się tym, co Pan uczynił dla nas, tylko byli gotowi się posłuchać. Tego życzę Wam, życzę sobie, bracia, na ten rozpoczynający się dzień. Dobrego dnia, bracia. Pokój Wam.